A ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy Królika, to jest Hearts of Iron 4, kampania japońska i udajemy... Robimy malutki desant na południu, super, dodatkowy zespół badawczy, bardzo fajna rzecz. Kolejnym celem narodowym będzie rozwój przemysłu, jak najbardziej przydatna rzecz. Możemy teraz zrobić coś takiego, co się nazywa... Doktryna lądowa, bo o tym w ogóle nie robiłem. Co my mamy? Doktryna planu wielkiej bitwy. Szczerze, nie grałem, jestem ciekawy. Maksymalny poziom planowania, obrona, zorganizowanie, przełamanie, szturm, infiltracja. Okej, okay. Zużycie zaopatrzenia, efekt nocny, piechota. Taka typowo pod ciężką bitwę, taką nie wiem, czy to ja to chcę. Doktryna przewagi ogniowej. Znaczy zależy, bo jeżeli chcemy walczyć ze Związkiem Radzieckim w późniejszym etapie, to ja bym bardziej się skłaniał przewagi ogniowej albo doktryny mobilnej, ale jeżeli chcemy walczyć z Amerykanami, to może być. Dobra, robimy. Doktryna lądowa, ważna rzecz. Co nam pierwsza daje? Halo, halo? Maksymalny poziom planowania plus 30%. No dobra, niech będzie. To zawsze coś. Oho, dobra, sprowadzili dywizję. Tylko teraz pytania, kto pierwszy zajmie ten port? My czy oni? Może, żeby nam go nie sprzątnęli sprzed nosa. Czy mogę tu jakieś samoloty wrzucić? Nie mam tu żadnych samolotów pod ręką, no szkoda. Dobra, jesteśmy tutaj. Zaatakowali nas, ciekawe. Dobra, zatrzymaj się tutaj, zrobimy tobie linię frontu tutaj. Halo, linia frontu jakaś? Tutaj? Mogę tu... Nie mogę nawet przyciągnąć taką linię frontu. Atakuj w tym kierunku, okej. Okay. O, coś takiego. Dobra, ty się tam po prostu trzymaj i zajmuj ich uwagę. I będzie dużo lepiej. Dobra, nie wiem czemu tutaj ich atakujesz, po prostu siedź tutaj. Też nie atakuj. Okej, ej, tutaj widzę, że się przebiliśmy i mamy nowe miejsce do zaopatrzenia. Super, zaliśmy im port. Bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Możesz realizować plan, jak ci się uda przebić, to atakuj. Okej, jak to wygląda tutaj? Tutaj też troszeczkę utknęliśmy. No ale tu jest port, okopana pozycja, mury i tak dalej, bunkry, więc ciężko się przebić. Na północy ładnie się wryliśmy. Mamy już połączenie z tym naszym pierwszym desantem, który tutaj stworzyliśmy. Przydałoby się więcej dywizji, koncentracja przemysłu. Kolejna technologia, zrobiony mamy limit punktów, jeżeli chodzi o doświadczenie armii. Trzeba by to gdzieś wydać, ale jeszcze nie wiem gdzie. Pozyskiwanie surowców, nie, możemy zrobić sobie radio. Radio, fajna rzecz. To dlaczego ja mam wydać? Ja czołgów praktycznie nie używam. Pewnie korzystam jeszcze z tych pierwszych. No właśnie, taki czołg lekki. No dobra, zmodernizujemy go trochę, żeby się nie tracić tego doświadczenia, to go trochę zmodernizujemy. Zapiszemy. Wrzucimy nowy wzór, no i niech się robi. Niech się robi, no czemu mamy nam te punkty po prostu się leżeć i się marnować, skoro można z nich korzystać. Okej, okay, no powoli pchamy. Okej, okay, dobra, widzę, że to natarcie nie ma sensu, bo już dwie dywizje wrzucili, po prostu stój tutaj. Stój i nie atakuj. Halo, wstrzymaj się. To nie ma sensu, bo ci trzeba coś tu podrzucić. Albo tutaj zrobić desant, odciągnąć ich uwagę, zaatakować z dwóch stron. Dlatego jest więcej dywizji. Ja teraz dywizji mogę wystawić, halo. Żadnych nie mogę wystawić. To niedobrze. Co z te fabryki? Czy te fabryki się robią? Dobra, zaczęły się robić fabryki wojskowe. To dobrze. To dobra informacja, jeżeli zaczynają się robić fabryki wojskowe. Bo to oznacza... że... Oj, czy ja widzę wolną prowincję? Halo, poproszę jakąś jedną dywizję, która nie walczy. Od razu idziesz tutaj, kawaleria również. Aha, no dobra, wcieli się nam. No, no szkoda. Nie zdążyliśmy. Myślałem, że nam się uda zająć tą prowincję. Ale tak widzę, że się przebiliśmy leciutko. Słomusz, aha, wy już tutaj atakujecie. Okej, okay, jakoś to wygląda. Ciekawe. Dwie dywizje, jedna dywizja. Jeden, jakbyś tutaj podrzucił dywizję, to może coś z tego by było. Co tam w Europie się dzieje? Halo. Führer, co ty robisz? Koleżko mój, unowocześnienie armii. Nastawienie defensywne. Rozwój przemysłu, wielka czystka. Ciekawe rzeczy. Plan czteroletni. Okej, okay, a nasz arcywróg, czyli Stany Zjednoczone. Budowy wojskowe, co to jest? Aha, zaczynają robić fabryki, o Jezus. Jak Stany Zjednoczone zaczną robić te fabryki, jak to się rozhula, to nie idzie tego zatrzymać, więc będziemy musieli bardzo szybko to zmiażdżyć. Zaatakowali nas, ale raczej się obronimy. Mam nadzieję.
Chłopie, czy miałbyś szansę, powiedzmy, tymi dwoma dywizjami się tutaj przebić, a tą jedną zaatakować tutaj? Ej, no miałbyś szansę, czemu nie atakujesz? Weź trochę tak zżwawiej to atakuj. Może coś z tego wyjdzie jeszcze. No dobra, no już chciałem powoli, myślałem, czy nawet ich stąd nie ewakuować, no ale skoro się trzymają, zdobyli port, tutaj widzę, że ładnie tutaj atakują, no to dlaczego miałbym ich wycofywać? Niech walczą, niech próbują, możemy odciąć tu jedną dywizję, zawsze coś, tylko że mam tak mało dywizji, że nie mam jak tutaj zabezpieczać linii frontu, no bardzo wolno mi się te dywizje robią. Nie mogę nic wystawić, nawet zielonych rekrutów. Szkoda. Tutaj cały czas widzę, że zaraz zajmiemy kolejną prowincję, kolejna będzie nasza, to oczywiście bardzo dobra informacja. Tutaj widzę, że znów pustą prowincję, nikt nie korzysta z tego faktu. Okej. Jak tutaj idzie? Dobrze, jesteśmy coraz bliżej Nankinu. To fajnie. Chłopie, weź mu pomóż. Widzisz, że się męczy. Chłopak jeden atakuje. Wy stoicie się, gapicie tylko. No dobra, sprowadzi jakąś dywizję, ale może się uda przebić. Halo. Spróbuj dołączyć do tego natarcia. Może coś z tego wyjdzie. Tu jakby co, tą jedną dywizję możemy podesłać tutaj i zablokować ewentualne próby odcięcia. Ale widzę, że już sprowadzają dywizję, przemieszczają się. Okej. Dobra, widzę, że wróciliśmy też do punktu wyjścia. Znów tylko jedna prowincja nasza oddziela od tej tutaj na północy. Tego drugiego desantu. Już trzy dywizje zgromadzili. No dobrze, dobrze. Kosztem naszym jednej, więc to jest duży plus. To jest duży plus. 1:3. Czyli gdzieś musieli dwie dywizje, znaczy trzy dywizje odciągnąć. To bardzo dobrze. Okej. Chyba tutaj atakujecie. No dobra. Sporo mają tych ruskich, chińskich dywizji. Znaczy też tych komunistycznych tutaj na południu. Okej. Ale dobrze, że nie ma problemu z zaopatrzeniem. To mnie cieszy. Myślałem, że będą duże problemy z zaopatrzeniem. Ale póki co żadnych nie widać. Okej. Zaryzykowałbym, nie wiem, atakować czy nie? Jaki to jest poziom fortyfikacji? No niby cały czas jedynka. Weź daj mi jedną dywizję, spróbuj się przebić, jak to będzie wyglądać. Jakbyś rzucił dwie dywizje, od razu posiłki podsyłają. No nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, no właśnie. Nie, dobra, stójcie chłopaki, to nie ma sensu. Męczycie się, tracicie siły, żołnierzy. Halo, stój. Wstrzymaj się. Halo. Wstrzymaj się z natarciem. Bronimy się. Pomóż mu tutaj. Tutaj idzie natarcie, tutaj również idzie natarcie. Tutaj widzę, że znów się przebiliśmy ładnie, super. Wow, już zaczęliśmy, wkroczyliśmy na terytorium komunistyczne Chin. Fajnie, to mi się podoba. Tutaj widzę, że wolną prowincję. Atakuj, masakruj. Również tutaj, możemy spróbować ich odciąć, to by było niegłupie. Tą dywizją choć tutaj. Nie! Gdzie ty idziesz? Gdzie? Stój, tędy. Tędy naokoło, wcinać się, otaczać, osaczać, robić fajne kociołki, masakrować wroga. Tutaj widzę, że cały czas na północy, na tych wzgórzach walczymy. Okej. Okay. Południe się trzyma. Wow, 7 dywizji aż przysłali! No, to możemy się bronić, to mi się podoba. Wow, naprawdę nieźle. Się bronimy, jedną dywizją kontra 7. Super, naprawdę super. Okej, widzę, że... Wow, aż tak hardo się bronicie. No dobra, to powstrzymamy natarcie nasze. Powstrzymamy, skoro tak hardo się bronicie tam, no to powstrzymamy. Okej. Jak tutaj idzie ta nasza mała ofensywa w tą stronę? Chłopie, no wiem, że tutaj chcesz pomagać im natarciem, ale ty możesz się bardziej przydać, jak pójdziesz tędy. Jesteś kawalerią, jesteś troszeczkę szybszy, więc wykorzystaj ten fakt i zaatakuj ich tutaj. Może uda się jakiś malutki kociołek stworzyć. To by było niegłupie. To jest tak, to jest fioletowy. Dobra, widzę, że już sprowadzili armię. Trzeba, dobra, tu już uzupełniamy luki. Dobrze. Kolejne prowincje wpadają dla nas. Czy jakieś ciekawe surowce tutaj się znajdują? O, tu będzie kolejne lotnisko, ale nie mamy samolotów. Nie mamy fabryk, troszeczkę mało mamy tych fabryk. Dobra, już się zaczęły robić same wojskowe. To dobrze, zaraz zaczną nam tutaj wpadać nowe. Dobra, już widzę, że wyposażenie piechoty jest całe obczajone. Sprzęt wsparcia również by się przydał, artyleria jak najbardziej, więc od razu tutaj pierwsze potrzeby są na piechotę nastawione, bo nią głównie walczymy. Wspomóż natarcie, no czy ja muszę takie rzeczy wam palcem pokazywać, no ludzie, no. Okej, kto tu nie ma natarcia? Plan. Aha, tutaj widzę, że znów się plan pochrzanił. No ale to dobrze, ta czwarta armia, ten pan mi się naprawdę podoba. On jak, zobaczcie jak te dywizje są wyszkolone, a ci, tą dywizję, ją wystawiłem wcześniej, ona była zielona, miała pierwszy poziom, to byli rekrucia, już co? Są zawodowcami. Dwa poziomy wyżej. I to dzięki temu, że walczą. Można, wybierz wszystkie dywizje, damy tobie nowy plan, panie, jak ty się nazywasz? Keiichi Ueda. Podoba mi się ten generał, naprawdę mi się podoba.
Będziesz dostąpić zaszczytu zajęcia Nankinu, czyli pierwszej stolicy Chin. Oni potem przyniosą zapewne stolicę tutaj do Chongqing, czy jak to się wabi. Super, możemy wprowadzić nowe zmiany w rządzie. Robimy pełną mobilizację. Nie, bo tam zmniejsza ludność w wieku poborowym. Gospodarkę wojenną. Plus 20, plus 10, plus 10. Dobra, gospodarka wojenna brzmi naprawdę fajnie. Ok, jesteśmy. Ograniczony eksport na razie niech będzie. Rozwój przemysłu, super. To nam dało fabryki wojskowe czy cywilne? Fabryki cywilne, ok. Japońska forteca, rozwój infrastruktury. Tradycje wojskowe, jedność narodowa, duch narodowy, jedność narodowa. O, to może być ciekawe. Dawaj, dawaj, dawaj. To się na pewno przyda. Mhm. Dobra. Tak na początku troszeczkę się bałem, że nas zatrzymają, jak zrobiliśmy te dwa desanty. Incydent na Hindenburgu. No tutaj to, jak pamiętamy, może albo spłonąć, albo nie spłonąć. W tym wypadku nie spłonął. A co do tematu, no to myślałem, że nasz... Na początku się przestraszyłem. Zrobiliśmy desant tutaj, no i nie chciało ruszyć. No i na północ w ogóle się nie ruszała. Myślałem, że to koniec. Że będą nas trzymać i guzik z tego wyjdzie. No ale jakoś widzę, że tutaj powoli atakujemy. Przełamaliśmy linię frontu i teraz cały czas atakujemy do przodu. Za mało surowców. To dobrze. To znaczy, że fabryki powoli działają. Znaczy, że mamy coraz więcej fabryk. Stal. Na razie jeszcze nie importujmy tej dodatkowej stali. Jeszcze poczekamy z tą decyzją. Okej, okay, tu już widzę, że ładnie się przebijamy. To mi się podoba. Tu jest jakieś lotnisko. Tak, tylko że ja nie mam samolotów. Nic nie mam w zapasie na pewno. O, nie. Nic nie mam nawet myśliwców. No szkoda, szkoda. Skąd on tutaj wystawia te myśliwce? Nie mam pojęcia. Skąd one latają? Żadnych lotniskowców Chińczycy, broń Boże, mieć nie mogą. Jedyne lotniska w okolicy ja kontroluję. Skąd te samoloty startują? Ha? No stąd to chyba... Nie no, może by jakieś myśliwce doleciały, ale wątpię, wątpię. Naprawdę wątpię. Ej, mordo! Ja bym na twoim miejscu to zajął, a ty byś go ubezpieczał, żeby go nie odcięli, broń Boże. Okej. Okay. No natarcie średnio wam wychodzi. Ale próbujcie, próbujcie. Ile już żołnierzy straciliśmy? 153 tysiące, Chińczycy 300 tysięcy. No, dość dużo tracimy. Jakoś dajemy radę. Okej, okay, wspomóż ich tutaj natarcie. Fajnie by to wyglądało. O, właśnie. Tu widzę jakieś dwie radzieckie dywizje. Tu widzę, że ładnie możemy im się zaraz wbić. By było nie głupie, jakbyśmy parę dywizji odcięli. Wspomóż to natarcie tutaj. Wy atakujecie tutaj, wy też atakujcie tutaj. Jak najszybciej jeszcze bić się przez ten rejon. Okej. Okay. Mhm, dobra. Południowe Chiny, wróg ma dominację w powietrzu. No tak, bo tu ja nie mam... Ej, no niby mam lotnisko, no ale... Podoba mi się, że tyle dywizji tutaj zaangażowano. To mi się podoba, to mi się podoba. Mógłbym tutaj wrzucić, no nie wiem, myśliwiec lotniskowy. Nie wiem, jak on będzie działał na nielotniskowcu, no ale dobra, niech lata. Skoro może, to niech lata. Stwórzmy tutaj, nie wiem, wsparcie lotnicze. Znaczy, bliskie wsparcie, o to chodziło. Okej, okay, coś takiego, lata i bombarduj ich tutaj. Okej, okay, jak tutaj idzie natarcie? No jakoś idzie. Znaczy, trzymamy się. Znów nas odepchnęli. A byliśmy tak blisko, ale znów nas odepchnęli, niestety. Wow, wow, bo widzę, że port zaraz stracimy, ale tu mamy drugi. Smuszcie ich tutaj. Wy nie atakujcie, tylko się brońcie. Zaatakujcie tutaj. Okej, okay, to powinno troszeczkę pomóc. Trzy dywizje. Na pewno nie dacie rady? No dacie radę, to czemu nie atakujecie? Coraz bliżej Nankinu. To mi się podoba. Coraz bliżej Nankinu. Wow, wow, wow. Aha, opór przeciwko okupacji. No dobra, to bym się spodziewał. 62, 65. Nie wiem, czy uda nam się ich zamknąć. Szczerze to wątpię. Nie mamy takiej siły przebicia. Jakbym grał trzecią Rzeszą i Wehrmachtem, to oczywiście to by było błyskawicznie, by był tutaj powstał pokecik. Lotki kociołek, bo by mielibyśmy dywizje pancerne, a my takich jako takich nie mamy w ogóle. Już powinienem troszeczkę w te czołgi zainwestować, ale to jest dużo roboty, a mam brak, jeżeli chodzi o piechotę, więc na razie się z tym wstrzymamy. No nie idzie się tutaj przebić, szkoda. No ale tutaj trzymam, to mi się podoba. 7 dywizji muszą odciągnąć, żeby jedną dywizję zająć. Super. Wsparcie powietrzne, wsparcie, dominacja wroga. Tak, dominacja wroga. Już uzyskaliśmy tutaj dominację w powietrzu, super. Za mało zasobów stali. No dobra, weźmy tą stalę jedną. Okej. Okay. Jeszcze mało tej stali?
Znów mamy limit punktów. No, na co ja mam te punkty mam wydawać? Halo, halo. Produkcja. Co, znowu wersja czołgu? No to jest pierwszy, to jest czołg lekki. To jest, jeżeli włączę badania i weźmiemy czołgi, no to jest... A nie, to jest już drugi, myślałem, że czołg z pierwszej wojny. To jest to, no to trochę przestarzały model. No, ale nie mam co wydawać z tymi punktami. No, doświadczenie armii można wydawać, chyba że nowego generała bym wybrał. Ale po co mi nowy generał? Ja mam tych generałów. Bym chciał go zmienić. Awansować też... Nie, bo to... Nie, to siła polityczna, nie doświadczenie armii, czyli w ogóle by nie przydatne. No dobra, to zmodernizuj mi jeszcze raz ten czołg. No szkoda, że nam się tyle punktów tych marnuje. Zapisz, no dobra, zapisz, wydaj wszystko, niech się robi tutaj zajebisty czołg, którego w ogóle nie produkujemy, bo żadna fabryka tam nie pracuje. Brak produkcji wyposażenia, myśliwiec, może stacjonować na lotnisku, samolot. No dobra, wrzuć po jednym. Myśliwiec i wrzuć... Co tu jeszcze nie było? Produkcji wyposażenia? Samolotnego wsparcia. Okej, okay, mamy logistykę, fajnie. O właśnie, logistykę mogą wrzucić. Akurat mamy tyle punktów, więc to styknie. Szpital polowy. Co nam dawał szpital polowy? Narzędzia mechaniczne. Chwila, co nam tu dawało? Utrata doświadczenia. Aha. Odzyskiwanie, zorganizowanie. Bardziej bym myślał nad kompanią sygnalizacyjną. 39. Jakie my robimy? W sumie czołg mógłbym zrobić. Niech się zrobi jeden czołg. A tutaj możemy zrobić coś takiego, co się nazywa... 37 to nie, ale możemy zrobić coś takiego, co się nazywa... To również nie tutaj robimy. Lotnictwo. Bardzo fajnie. Kolejny myśliwiec nowy. Jak najbardziej. I teraz tutaj chciałem w naszych samurajach podrzucić coś takiego, co się nazywa kompania logistyczna. Zapisz. Okej, to się na pewno przyda. W piechocie morskiej, może w razie w piechotę morską zostawmy. No i tutaj na południu trzymają, tutaj się trzymamy. Atakują nas? O tak, atakują nas, wow. Dobra, zaprzestańcie ataku, brońcie się tylko. Nie możemy stracić tego przyczółka. Okej, okay. Jest bitwa o Pekin, mamy bitwę o Pekin, tylko że przegrywamy ją, ale zaraz ogarniemy sytuację. Kenchi Ueda, ten generał mi się naprawdę podoba. Przechwycenie, unik, odwrót, taktyczny odwrót, aha, oboje... Co mają obydwoje? Taktyczny odwrót? Odwrót, ale mamy taktyczny odwrót z atakiem, haha, jesteśmy lepsi. No właśnie. Widzę, że ten pan sobie poradził, zajął tutaj tą fajną pozycję. Ej, ja tu widzę, działa przeciwlotnicze? Tak, oni tutaj mają pelot. No ciekawy, pelot budowali. Ha, nie może być. No dobra. Na północy troszeczkę ofensywa zwolniła, ale ważne, żeby teraz tutaj na południe się przebić. To jest na razie ważniejsze. Jakieś dywizje mogę wystawić? To fabryki się budują. Fabryki wojskowe dużo szybciej się budują. Żeby zbudować fabrykę wojskową potrzebujemy 3600 tych punkcików, a na fabrykę cywilną 7200, czyli praktycznie dwukrotnie więcej. Ciekawe. Okej, zaraz widzę, że swoje plany zorganizują. Emila Earhart okrąża świat. Co za osiągnięcie. No super, naprawdę się cieszę. Ale jestem troszeczkę zajęty. Okej. Zmieńmy tobie plan, bo widzę, że już praktycznie zrealizowałeś swój cel. I damy ci coś takiego, co się nazywa... Cała naprzód, tylko... O, coś takiego. Atakuj. Atakuj, 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 ile wlezie. Ty również mógłbyś zmienić swój plan, bo widzę, że on jest również już przestarzały. Okej, robimy coś takiego, rysujemy tobie plan, ty będziesz miał plan typu cała naprzód. Okej, atakuj, widzę... Ej, to jest marszałek. Stara gwardia, przyrost doświadczenia przywódcy. Jakbym ci zabrał dwie dywizje, to mógłbym z ciebie zrobić generała tutaj rzucić. Weźmy dwie dywizje, odłączmy stąd. Marszałkami tak średnio się walczy, wolę walczyć tymi generałami. Tutaj wrzucimy generała. Myślę, że to będzie lepsze. Generał co i co Nishi. To brzmi fajnie. A mój najlepszy generał obecnie to... Pan, który nazywa się... Ten pan. Wow, nieźle. Ten mój ulubieniec jest drugi. No już całkiem sporo mam tych doświadczonych generałów. To dobrze. Potem się przydadzą. Marszałkami można walczyć, ale to... wolę tymi... generałami. Dużo przyjemniej się walczyć. Ci cały czas próbują. No super. Naprawdę. Powodzenia. Krótki dystans obrona, krótki dystans atak. No dobra, walczcie tam, brońcie się. Gdzie są braki w zaopatrzeniu? Tutaj, okej. Okay. W zielonej armii można by trochę rozciągnąć front, a fioletowej skrócić.
moglibyśmy tak zrobić. Linia frontu, tryb edycji. Troszeczkę ci rozciągniemy ten front. Wow, 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 co tu się dzieje? Halo, halo. Tradycje wojskowe, Związek Radziecki, czystki w rządzie. Tak, to już znamy, czystki w rządzie to jest typowa rzecz, jeżeli chodzi o Związek Radziecki. Boski wiatr, co mi to daje? Ataki kamikazy. No, ataki kamikazy nam jeszcze nie są potrzebne. Rozbudowa baz morskich. Coś jeszcze mamy do przemysłu? Zwiększenie produkcji okrętów, prymat armii. Wow, fabryka wojskowa. Ej, czemu ja tego wcześniej nie dawałem? Dawaj, 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 fabryka wojskowa. Jak najbardziej jestem za. Braki w zaopatrzeniu tutaj, tutaj, okej. Troszkę wam zmienimy, może to pomóc, jeżeli chodzi o braki w zaopatrzeniu, a tobie skrócimy front. Tryby edycji. Tobie zrobimy coś takiego. To powinno troszeczkę pomóc, jeżeli chodzi o zaopatrzenie, mam nadzieję, bo troszeczkę tu było ciasno. Znaczy, zieloni mieli ciasno, a fioletowi byli zbyt rozciągnięci. Dobra, cały czas atakujemy Nankin, nie możemy go zdobyć. No, wrzuć tutaj kolejną dywizję do walki w mieście. Może tu coś pomoże. No tak średnio. Moglibyśmy spróbować go otoczyć. Myślę, tą dywizję podrzuć tutaj. A, tu mają lotnisko! Ej, dobra, to już wiem, skąd mają te samoloty. Dobra, tutaj mają lotnisko. Dobra, to wiele wyjaśnia. No dobra, sporo dywizji tutaj rzucili. To jest walka w mieście. No, musisz to zająć, nie ma bata. Trzeba zdobyć tą prowincję. Ale możemy ją również otoczyć i odciąć. To by było bardzo fajne. Tylko bym żona stolica Chin. Już to widzę. Piękne rzeczy. Okej. Okay. Dobra, to się trzymamy, tutaj też jakoś się trzymamy. Widzę, że nas zepchnęli całkowicie do tego portu. Dobra, przeszliśmy tutaj do defensywy. No cóż, czasami tak bywa. Tutaj nikt nie zabezpiecza tej prowincji, nie wiem dlaczego. Weź chodź tam, zabezpiecz tą prowincję. Jak coś takiego widzę, to aż się boję. No i widzicie, tutaj wyciągnąłem linię frontu, tutaj troszeczkę skróciłem, już nie ma braków zaopatrzeń, tylko tutaj są. No spokojnie, zaraz to naprawimy. Okej, tu idzie natarcie, troszeczkę nas zatrzymali. Mogę jakieś dywizję wystawić, żeby tutaj podrzucić? Nie mogę nic. Szkoda, szkoda. W ogóle się szkolicie? Nie szkolicie, tak jakoś wolno wam to idzie. Fabryki wojskowe się robią, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Teraz kolejny cel narodowy będzie z fabrykami. Co my tutaj mamy? Co to za flota? Ej, lotniskowiec kolejny się zrobił, fajnie. Od razu macie samoloty? Macie, myśliwiec, bombowiec morski. Super, super, naprawdę fajnie. Jeden pancernik i parę pierdół. Przydałoby się troszeczkę powiększyć tę flotę, ale na razie niech będzie taka, jaka jest. No i cały czas nasze floty pływają, jedna jest w zapasie, na wszelki wielki. Ten pan się broni, ale już powoli, powoli... No nie wiem, skąd oni biorą tyle dywizji tych tutaj. Niech się wykrwawiają, niech się wykrwawiają. Dobra, tutaj widzę, że ta dywizja już zabezpieczyła teren, więc jest spokojnie. Tutaj widzę, że... Widzę, że pustą prowincję nikt z tego nie korzysta. Ja nie lubię takich sytuacji. Jeżeli można, to otoczyć i odciąć, wtedy jest dużo łatwiej. A nie, pchają się, pchają. Zdobądźmy szybko tą prowincję. Przy okazji przekroczymy rzekę. O, można, można. I od razu idziesz tutaj. Ty jedną armią, jedną dywizją idziesz tutaj, żeby zabezpieczyć. No. No, no można, można. To mi się podoba. No naprawdę takie rzeczy mi się podobają. Okej, nie atakuj, tylko idź dalej. No. Chcę wam ciebie uczyć takich rzeczy. Tu jedną dywizję również moglibyśmy wstrzymać i podesłać ją nie tędy. Halo, stój, 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 stój. Pójdziesz tędy, bo to widzę, że trzeba ręcznie. Ale to może być naprawdę fajna rzecz. Czy my chcemy atakować z tej strony? Tak, z dwóch stron? A nie, my tu się bronimy, okej. Okay. Dobra, to nie atakuj. Co to za ty prowincja? Aha, zaatakowali nas. No dobra, ale tutaj idzie wsparcie, zaraz zabezpieczymy, ale ich prawie odcięliśmy, prawie. Fajnie byłoby to domknąć i całkowicie ich zanihilować, ale mamy za mało dywizji, to mnie boli. Mnie naprawdę boli. Dobra, mamy kolejną technologię, drugą technologię, super radio, to nam troszeczkę pomoże w walce. Koncentracja przemysłu, jak najbardziej to się przyda, to na razie nam nie jest przydatne. Radiolokalizacja, średnio, znaczy radiolokacja. Tutaj bym musiał się zastanowić, jaką bierzemy doktrynę. Lotnictwo na razie sobie odpuścimy, tutaj na razie też. Jeżeli chodzi o to, to możemy robić niszczyciele, na razie niszczycieli nie będę robił. Artyleria się robi. Myślę sobie tutaj wrzucić. Czego potrzebuję, żeby to zrobić? A, mogę, kompanie sygnalizacyjne. Co mi to dodawało? Inicjatywa to fajna rzecz. Zorganizowanie, czas szkolenia. Dobra, zrób mi to. Ale tutaj wam podziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie cały czas będziemy pchać państwo chińskie. Cześć, trzymajcie się. Na razie.